Wtorek, drugi dzień adwentu, czas na podsumowanie dnia. Zapalamy światło adwent 2023. Kiedy czytamy Ewangelię, to się okazuje, że jest bardzo niewiele momentów, kiedy słyszymy, że Chrystus jest radosny. Właściwie to jest tylko chyba jeden moment i on jest właśnie dzisiaj czytany w Ewangelii. Mianowicie, Jezus mówi: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed wielkimi, a objawiłeś je prostaczkom”. I dalej mówi do swoich uczniów: Szczęśliwe Wasze oczy, że widzą to, co Wy widzicie. I ta Ewangelia nam przypomina bardzo mocno, że w naszym życiu jest obecne dobro. Chociaż często jest tak, że jak myślimy o takiej swojej codzienności, to nam się narzuca myślenie negatywne. Widzimy zło, widzimy nasz grzech, czujemy się porzuceni, czujemy się samotni. Ale Chrystus, który widzi Twój dzień, uwielbia Ojca za to, że jesteś w stanie doświadczyć tego, co jest dobre. Więc spróbuj może dzisiaj, podczas tej dziesiątki Różańca, przeglądnąć ten dzień. I po prostu Panu Bogu podziękować. Staraj się wydobyć z tego dnia to, co było dobre. To nie muszą być jakieś wielkie rzeczy, to mogą być drobnostki. Ale warto też i na takie drobnostki zwracać uwagę. Przygotuj więc różaniec i módl się razem z Maryją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A na koniec dnia weź po prostu karteczkę i napisz przynajmniej trzy rzeczy, za które jesteś Panu Bogu wdzięczny, a które się dzisiaj wydarzyły. I niech one będą twoją siłą. Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc.